Siup, witam widza bardzo serdecznie z tej strony Ali. To kolejny odcinek z Margonem. Bijemy sobie na samym początku koloska na poziomie mistrzowskim 270. I zaraz zobaczymy, co nam z tego koloska wypadnie. Co się okaże, że wypadnie. Siup, bijemy sobie. No i co? IMOF. Tak mi się wydaje. Nie powinno być jakoś problemu. No i poszło. Unikatowy pierek. Co prawda gówniany. Nikt nie padł na szczęście. Także wychodzimy sobie z tego. I wchodzimy sobie na chwilę. Moi drodzy. Na moją 300 na Latimar. Bo tutaj również punkt 20. Bo właśnie tą godzinę teraz mamy. Bijemy sobie 270 również na poziomie mistrzowskim, tylko sobie szybko zbijamy tutaj E2, hop hop, hop hop, wchodzimy, hop, no i jesteśmy, powinniśmy dostać jakąś grupeczkę, także zaraz będziemy też bić tutaj. Dobra, mamy tutaj jeszcze kolosa 230 jednak, tam jednak musimy chwilę poczekać na grupę, więc tutaj sobie zbijemy 230. Hop, 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 hop. Dobra. Hop, hop, hop. Chyba powinno pójść na F na spokojnie, tak mi się wydaje. Bijemy. Cóż mogę powiedzieć? Nie, no ja daję F-kę. Bez sensu jest tu się jakoś, nie wiem, bawić z tym kongiem, ha. Mimo, że grupy nie mamy jakiejś perfekcyjnej, bo mamy czterech na plecach, ale no nie powinno być lipy. W miarę to schodzi. No ale mamy też maga jeszcze, także myślę, że na luzie. Jest podwójna aura, co prawda szadzi nie ma, ale tak to git. Dobra, i mamy już końcóweczkę 36%, 30 w sumie. Końcóweczka, dawaj F-kę, tutaj nie ma co, to nie ma co przeciągać. No i piękność, heropierek. Dobra, mamy tutaj bicie na Walhalli 270 na poziomie mistrzowskim. Zobaczymy, co nam tutaj wypadnie na mistrzu. No miejmy nadzieję, że coś kurde fajnego. To nie jest ten rodzaj czapy, jaką bym chciał, aczkolwiek no nie ma aż takiej tragedii. O kurde, co się stało? Widzowie, teraz kliknąłem nagrywkę. Jocie. O kurde. Jo dupia. Ale dało. O kurde. Jocie, kręcę. Ale że dwie na raz? Jecie. No ładnie oddało, widzowie, ładnie. No to mistrz jednak oddał, widzowie. Kurde, aż nagrywanie wyłączyłem przez przypadek. No ładnie, dwie legi w jednym biciu. To się nazywa dropik, a nie jakieś dziadowanie. Ja cię. Piękna sprawa. Tutaj zaraz będzie 110 walona. Piękność, piękność. Dobra, jakiś lek. I czekamy tutaj na grupeczkę. Coś się zaraz zmontuje. Dobra widzowie, no i co? Bijemy sobie 110. Zobaczymy, jak tutaj siądzie na 110 teraz. Miejmy nadzieję, że. No nie liczę na takie dropy, jak były przed chwilą. No bo dwie legendy w jednym biciu to jest kurde coś pięknego. Ale no jakieś herko fajne. Na przykład herko łapki, jakby były jakieś dobre w miarę. To bym przygarnął w sumie, albo herozbroję, no jakby herozbroja jakaś była, chociaż ta z Persa nie jest zła, mi się wydaje.
Ta spersa nie jest zła. Tu sobie tego Konga Go zbijemy na luziku. No. Zobaczymy, co tu spadnie. Tu zaraz niszczyciel. I co mamy? O, proszę, Heroes Breaka, o którym mówiłem. To sobie będzie trzeba obczaić 100... Ile? 126 siły. Ej, to jest ładny dropik. 126 siły to jest naprawdę ładny wynik w zbrojce na Woja i Pala. Także... Także no, fajnie, fajnie. No i dobra, i teraz będziemy sobie klepać tutaj jeszcze 70 na mistrzu. No i zobaczymy zaraz co i jak. Dobra, chyba będziemy bili ostatniego koloska, 70. Tak, zbiliśmy i spadło, no niestety, dziadostwo, albowiem spadły Hera i unikaty. Także kiepawo, no oni. I teraz zobaczymy sobie, czy przypadkiem tutaj 190 będzie bita już teraz, czy dopiero zaraz. Ale z tego co widzę, to jest tutaj chyba lekki, leciutki zamęt. Także no co, poczekam sobie na tą 190 na ekipę i wrócę do was po prostu za jakiś moment, powiedzmy, jak już tutaj będzie grupka i będziemy mieli podchodzić do bicia. Dobra widzowie, mamy 190, chyba będzie podjazd pod bicie. Tak, jest podjazd, jest również gówniany lot, którym no niestety, z którego cieszyć się nie da. Słabo, bardzo słabo, unikatowy pierek, no cóż mogę powiedzieć więcej. No kiepawka totalna. Ale w zamian za to, moi drodzy, zbijemy sobie chociaż Drakolisza, bo niestety na Latimar nie wyszło z 270, więc zbijemy sobie po prostu Drakolisza, bo taka opcja jest tutaj jak najbardziej. No i zobaczymy, co z tego Drako nam tutaj wypadnie. Miejmy nadzieję, że chociaż to będzie taka, powiedzmy, mała rekompensata za to, że samej 270 zbić się tutaj nie udało. I dobra, bijemy sobie Drakolisza. Zobaczmy, co nam tutaj z niego wypadnie. Jacie, jaki gówno. No, gorszego lotu być nie mogło. To już naprawdę teleporty, wszelkiego rodzaju unikatowe strzały, wszystko byłoby tu lepsze. Tylko nie ten gówniany teleport. Znaczy to gówniane błogo, które i tak nic nie daje. Totalny shit, useless i lipa totalna. Lipa totalna, no ale cóż, no bywa i tak. Bywa i tak. No i cóż, moi drodzy widzowie, no to lecimy sobie dalej z tym odcineczkiem. Teraz będzie krótkie cięcie. Najprawdopodobniej flash jakiś do spraw jutrzejszych, bądź po prostu nieco później, bo teraz muszę wychodzić po koloskach. Szybko tylko je zbiłem, jak tylko się szybko, prędko dało. No i kurde, no powiem wam, że aż wejdę, wiecie co, aż wejdę jeszcze raz na tego tropa. Ja wiem, że teraz coś powie, a podniecę szczytą Lego. No fajna, fajna, pierwsza z eventu zdobyta. Bardzo fajna, bym powiedział. Kask Małpiej Rozwagi 4 z pomiennym oczyszczeniem na 150. O, cóż tu pięknego, moi drodzy widzowie. Jeszcze, kurde, aż mi skrzesełko zaskrzypiało. Tytan 70 poziom, proszę ja was, moi drodzy widzowie. Mamy tutaj, proszę, jaka piękna sprawunia. Hop, sobie dajmy leka na full. Piękna sprawusia. No to jest coś, co tutaj... Coś, czego brakowało do pełni szczęścia. Nie konkretnie w takich lotach, ale no kolejny, można powiedzieć, kontencik. Kolejna piękna sprawa, bo Titanic 70 zbity, to się może podobać.